Żebyście sobie nie myśleli, Kaiser jest nieśmiertelny, on ma Xardasa za plecami, który cały czas go wskrzesza i on będzie powracał tak długo, aż nie wyjra tej cholernej wojny domowej w Niemczech. Aby my, towarzysze, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Króliczka i tak sobie przeglądałem, co się wydarzyło i poważnie, no, bot jest tak głupi, ja już nie mówię o same rozstawianie dywizji, ale moment, kiedy Bebiko robi po prostu, robi sobie cel, on ma tam chyba z celu narodowego tą wojnę z Wielką Brytanią i on przegrywając z Bułgarią, Rumunią, wypowiada wojnę Wielkiej Brytanii, która jest w sojuszu kurwa ze wszystkim, bo jest w osi. No, no to jest po prostu głupie i on jeszcze nic nie ma na granicy z Austro-Węgrami, on, które po prostu się wlewają w niego, dopiero gdzieś tutaj koło Rzymu są pojedyncze bitwy. No, poważnie, granie podstawki jest po prostu głupie, ale musimy to dograć, tak jak wy musicie dostać... Jakby musi zostawić łapę w górę i tak samo jak Kaiser musi zakończyć tą wojnę. Poważnie, moim jedynym celem podczas tej serii jest już tylko spapetowanie Kaisera i chcę, żeby syndykalistyczny, imperialistyczny Kaiser był naszym papetem, bo wtedy stworzymy coś najpiękniejszego, czyli imperialny anarchizm, imperialny syndykalizm, imperialny anarchosyndykalizm z zajączkiem na czele i Kaiserem jako jego papecikiem wiernym. Co? Także naprzód, towarzysze, za naszą i waszą, jak mawia starołacińskie przysłowie węgierskie. Tu cyk, 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 okej, okay, dobra. Wy to puszujecie. Dokończycie te Indochiny i dokończycie te Indochiny. Pięknie, pięknie dokończycie te Indochiny. W sumie, bo wy macie znowu ten sojusz. Potem od razu... Mógłbym potem od razu zaatakować bandytę tego. O. 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 Bo jest jeszcze nie MacArthur. Problem jest taki, że będziemy mieli własną frakcję. Bo jako syndykalisty musimy mieć własną frakcję. Nie możemy dołączyć do MacArthura. Też o tym myślałem, ale no my nie możemy. Czy wy właśnie wypuszczacie ich z tych kotów? Nie, no dobra, wy ich tu trzymacie. Dobra, trochę sprzętu na nich wbijamy. Szkoda tylko, że te najbogatsze Włochy północne są częścią. A czekajcie, jak wy walczycie z Japończykami? Walczycie z Japończykami. Czy to oznacza, że... Wydajność sojusznika 400, 700... Kurde, ryzykować i wpływać flotą? Bo jakbyśmy się zastanowali, jeszcze Rzym zdobyli. Kurde, trochę się cykam. Daj tą flotę. Usuń sobie te wszystkie gówniane rozkazy. Usuń to sobie. Daj sobie wsparcie desantu morskiego. Powiedzmy tu i tu. Miny morskie. Boże, czy ktoś kiedyś używał min morskich? Jak kiedyś na streamie gadałem z ludźmi, gadaliśmy sobie, to jedyne do czego używane były miny morskie, to jak robił achievementa, żeby tam 1000 min morskich chyba wstawić. Zrobisz sobie średni priorytet napraw, atak, unikanie starcia, odsyłanie, nie, to wyłącz automatyczne uzupełnienie. Spróbujemy i wy tutaj sobie będziecie pływać. Ta miła pani ma dwie dywizje morskie desantowe. Halo? Chodź tu i chodź tu. Zrobicie desant. No ale tam bez generała, szkoda, tam political power. Po co generałowie? W syndykalistycznym imperium wszyscy są sobie generałami. Dobra, i wy tu sobie się zdesantujecie, marszałek tylko styknie, bo jakiś dowodzący musi być. Rzesza Niemiecka, prośba o prawo do sumowania. Hetfu na pana Führera, tylko Kaiser, kochanie. O, idziemy po pana Kaisera. To teraz pan Kaiser. Nie no, da radę, chociaż teraz Związek Radziecki, nie, bo on przez Wielką Brytanię walczą, okej, okay, okej. Okay. A ty walczysz z Austro-Węgrami, spoko. Nie, może się wbijać w oś, ale nie, bo to jest Wielka Brytania, kurde, gdyby nie Wielka Brytania, to bym się chyba nawet wbił w tą oś. Czy wy nie możecie nawet kotła domknąć? O Jezu, znowu pewnie miliardowe straty ponosimy w tej wojnie gównianej, gdzie my jesteśmy. No już 14 tysięcy to nie jest dużo. Ale poważnie. No przecież tam my nie mamy aż takich dużych minusów. No co, no 1000 pelotek, 1000 pepanców, 6000 samochodów, które się skończą robić za 5500 dni. Przecież to nie jest dużo, no to większe straty mieliśmy. Przecież Rzeszą wygrywaliśmy Enzigi. Halo, naprzód. Czemu wy jesteście odcięci? No, czy was porąbało do reszty? No nie mogę, po prostu nie mogę czasami. Zajmij to. A Afrykę sobie zjednoczymy. No ta Liberia to jest zagwarantowane. Następny raz jak chcemy grać taki scenariusz na Totalen Greek. A właśnie, przecież ja miałem odpalić szyfr. Odpalaj te szyfry, będą boosty do ataku. Czy... Aha, bo wy tu robicie tego szpiegowanie, okej. Okay. Czy ty jesteś gotowy? Halo? A wy nie mieliście do desantu dotrzeć? Dziękuję. Dobra, nasze statki więcej pływają.
Tak, macie unikaną starcie, bo przypał jakbyście stracili na takim gównianym okręty. Zrób mi Światowa Rada Obrony, ja yeah, to talent Grigi. Teraz mamy coś takiego, jak... gdzie to jest? Zniesienie powstań anarchist... Czekaj, co? Ja walczę z Wielką Brytanią? Nie. Czemu mogę... A, Nowa Zelandia, z Nową Zelandią walczę. Za 150 political powera. I muszę mieć 20 tysięcy karabinów na plusie, a na razie nie mamy karabinów na plusie. Na razie się zrobią za 2 miesiące karabiny na plusie, także jest problem. Potrzebujemy więcej militarków, dużo więcej militarków potrzebujemy. Ale spokojnie, na Włoszech się dorobimy. To jest fajna opcja. O nie, za kito agenta! Valeria Martinez, to jest ta, która uratowała tamtą agentkę, zginęła w służbie wywiadu Amebusa. Jesteśmy dumni, naprawdę. Jesteśmy dumni, zginęła. Trudno, happens. Czy wy możecie w końcu popłynąć w tym desancie? Ile czasu potrzebujecie? A, czy ktoś zlikwiduje te kotły? Dawaj na dziżojony. Niszcie ich. Okej. Okay. Wyniszcie tych. Dziękuję. Ty się przebijaj przez północne Włochy. Fajnie, jakbyśmy Diolan zdobył, czy coś. Okej, okay. Ale to jest burdel. O Jezus. O Jezus, i wy się przebijacie. Czy wy naprawdę zdobyliście Egipt? O Boże, Bebiko to jednak geniusz. Upadek Kairu, no właśnie. Możecie to dokończyć, czy coś? O matko. Nie wiem, no... Poważnie, komputer widzi, że są puste prowincje, odcięte, jakieś górskie, to powinien na siłę już popchać tego, no... Nie... Zaktualizujcie Kaiserkę, proszę! Zaktualizujcie Kaiserkę, Führer Reichsa, cokolwiek! Pan Reichsa, nie wiem, Królik Reichsa, wypuśćcie mnie z podstawki, ja chcę wyjść! O, gdzie mi tu lecisz? Sieć, gdzie siedziałeś? Przejdź tędy. Dobra, tu go atakuj, cyk, cyk, cyk. Ty, bo oni odbili te Włochy. What? Co tu się dzieje? Co z tym desantem? Co ty nie wysta... Może tren... No przecież pływasz tu. Pływasz? Pływacie? Halo? Dodaj na małym ryzyku. O, i teraz popłyniecie. O, i teraz popłyniecie. Tylko nie wiem, co wam mam. Nie mam co wam tam wrzucić do tego. O, ropa wam się skończy. Będziecie dryfować do środku. Sobie te dywizje mogę wrzucić, bo one tu niepotrzebnie wszystkie puszują. Te dywizje wam wrzucimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Te dywizje polecą, weźmiemy część armii i wrzucimy wam do tego desantu. Zlikwiduj ten kocioł, zlikwiduj to. Zlikwiduj. Puszuj go. Atakuj tego, pomóż mu. I wy doszliście do ściany, spoko. Desancik pod Rzymem, desancik pod Rzymem. No co za bandyta, wypierdzielaj! Nie, nie, on tu jest. I tańczy dla mnie, bo desant mi niszczy bandyta. Jeden akurat trafić miał dywizję, która sobie szła. Ona ma gównianą, zerową organizację. Ale nas za... nie, nawet ma jakąś organizację. Fuck. Widzieliście, że on akurat szedł sobie, przemieszczał się. To za bebiko jeden bandycki. Czemu moje dywizje są odcięte? Chodźcie do tego rozkazu. Czemu wy wszyscy... O, nerwuj się. Możecie tu, nie widzicie, że... Puszuj to, dobrze, świetnie. Daliście radę. Cesarstwo Indyjskie dołącza do bloku wzajemnej pomocy. What? Czym wy jesteście? Chińskim sojuszem. O matko. Chiny Ching. Ja nie wiem, jak Chiny Ching potem... O Boże, mało, halo, mało, pokaż manpower, pewnie masz mało manpower, a takie tam 37 milionów, na kim poborze? A nie, obowiązkowa służba. Co? Obowiązkowa służba? What? Porąbało go do reszty. Korowanko, 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 nie, bo karabinów nie mamy. Weź, bo te karabiny są mega ważne. Daj te karabiny w górę. Zaawansowane szkolenie sił specjalnych. I ja, totalny Greek. Daj mi szpitala polowego w górę. Okej. Okay. Świetnie, możecie iść tu już do tego. Daj te dwie dywizje, wejdź sobie tu. Przejdź sobie tędy, ten desant się nie uda, nie? No nie może się udać. Mogę wam odpalić... Kurde, z werbu jakiegoś generała. Mario do Tonello. Dali delce jako czterech generałów na krzyż i cieszcie się. Ostrzał, żostrzał i gówno z tego ostrzału tak naprawdę. Okej. Okay. Wejdź do Turynu. Okej, okay, ty leć na Mediolan. Nice.
Nie wiem, co się stało. A nie, bo chyba. Czekaj, bo wybuchło to powstanie, dlatego pewnie Austro-Węgrzy część dywizji przesunęli. Drugie powstanie kajzerowskie. Trzymaj te dywizje, bo ty może ich odetniesz. Okej. Spoko. Ropy znowu nie ma. No niby mogę importować więcej tej ropy. Chodź panie, panie MacArthur, daj pan tą ropę. Ile mamy pracujących cywilniaczków? Dwa sloty. Nitarki cisną, okej. Weź go tu trzymaj. Trzymaj go. Macie jedno zadanie, O, właśnie, kociołek zrobić, pięknie. Miałeś wejść do Mediolanu, też miałeś jedno zadanie i gówno. No właśnie. Well happens. 73? Ej, może przepuszczuję? Nie, organizacja, już się sprzęt zaraz wypali. Jedna dywizja jakaś gówniana na nas zatrzymuje. Żaden szyb wroga nie jest łamany. Państwo włoskie, no łam go z powrotem. Państwa włoskiego, okej. O ty, Tunisu bronią, okej. Daj mi to, przejdź tędy, wejdź do Trypolisu. Okej. Nice. Ale wiecie, że wy wszyscy nie musicie stać przy tym kotle. A jak już stoicie, to chociażbyście go domknęli. Okej, spoko. Świetnie. Pięknie. Doceniam. Trzymaj tą dywizję. Okej. O, czołgi! Czołgi! Rzuć górską na czołgi! Towarzysze, na linię frontu. Go. Dobra, wiesz co? Gdzie są te piechoty moje śmieszne? Daj te dwie piechoty. Cofnij do tego portu. Mam dla was nowy plan. Mam dla was nowy plan, który wam się spodoba. Aha, tutaj też stoją. Okej. Mam dla was nowy plan, który wam się spodoba. Chodź tu. Może tu nie stoją. O. Jak się przygotujesz, to się od razu cyk dropisz, nie? Proste, proste, proste? Powiedzcie, że proste. No czy może być prostszy plan? Czemu moje dywizje nie mają wyposażenia? Co one robią z tymi karabinami? Już miałem dużo dywizji. Jak one... Co się dzieje? Halo. Wydajność. Ile my robimy dziennie karabinów? My dziennie robimy 87 karabinów. To nie jest jakoś mega dużo. No, ale no... no. Dobra, weź tu zrób skoncentrowany atak z pierdyliarda kierunków. Właśnie, przebijesz się przez rzekę. Przebijesz się przez rzekę. Boże, dalsza część kompromitacji naszej armii. Wiem, że mam zero ropy, ale nic na to nie poradzę. Bo flota akurat pływała. Konwersja, może być. Może być konwersja, czy coś. Zajmij to. Zajmij to do końca. Wy tu sobie puszujcie. Okej. Ty leć na Bengazji, z tej strony. O, Brytyjczyki już odbiły. Nie, nie odbiły jeszcze kanału Suezkiego. Ty skończyłeś? Pięknie. Dałeś radę. Jestem z ciebie po prostu dumny. Chodź. Linia odwrotu, chodź tutaj. Może się przydać. Jak tam, panie Kaiser? Walczysz pan? No znowu pod Frankfurt mu podchodzą. Ja nie wiem, jak ta Rzesza Niemiecka może przegrywać. Ja nie rozumiem. Znaczy Rzesza Niemiecka. Pan Kaiser może przegrywać. Ja po prostu wejdę tam i mu na siłę pomogę, bo widzę, że sobie staruszek nie radzi, no. Po prostu sobie nie radzi. A on musi być moim papetem. Musi być. Chyba, że teraz bym wleciał na pełnej. Biłbym mu nóż w plecy. Jest też taka opcja. Ale na razie Włochy trzeba skończyć. Potem będziemy myśleć, kogo zdradzamy, jak zdradzamy. Gdzie mi uciekasz? Siedź w tych górach, okej? Okay. O, tu widzimy przykład, jak Rzesza Niemiecka przy pomocy Rzeszy Austro-Habsburskiej, znaczy Austro-Węgierskiej, puszuje cesarskie wojska. W sumie mógłbym jeszcze odpalić powstanie monarchistów tutaj. Tylko, że to by wtedy było randomowe drzewko, to wiecie, uniwersalne. Niech. O, gnuła. Pff, o, siema, witam. A te dywizje tu cyk. Wy tędy cyk. Okej, okay, nice. Tutaj tylko kontrujecie, żebyśmy weszli do Genui i wtedy dotkniemy tutaj kolejne dywizje. Stan naszej armii mnie poraża. Można zwrócić agenta. Dobra, dajmy szansę. Dobre przygotowanie. Chodź, panie, dobre przygotowanie. Będziesz pan szerzył siatkę szpiegowską tu, a pani będzie szerzyła siatkę szpiegowską tu. Okej, okay, go, lecicie. Go. Nie, że bym chciał atakować Kajzera, nie, nie, broń panie Boże. Broń panie Kajzerzu. Żadnego ataku na Kajzera nie będzie. Jesteśmy przyjaciółmi kajzerowskimi. U, desant! Desant. Zostań. Dywizję. Dywizję, szybko. Tu. O, dobrze. O, dobrze. O. Nice. Dobra, puszować. Puszować, puszować. Użyć tam więcej dywizji. Dobrze. Dobrze. Ty, ale powinienem tą ciesinę ogarnąć. Dobra, ryzyk fizyk, że mi wejdą do portu.
Zaraz te dywizje powinny dotrzeć. Docierają, płyną, 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 płyną. Dobra, świetnie. Znowu bez karabinu. Ale z syndykalizmem na twarzy puszujecie, towarzysze. I o to chodziło. I o taki syndykalizm walczyliśmy. Naprzód. Okej. O kurde. Ale was niszczą. To nic. Happen. Zdarza się. Nie zawsze się wygrywa. Okej. Wiedziałem, kurde, że mnie przykąsają. Dobra, idź od południa. Tutaj zaraz ta armia z Indokin przypłynie. Gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj, płyniecie. Że musicie wszystko dookoła płynąć. Czekaj. Weź sobie, usuń tą gównianą linię. Ja bym chciał, żebyście przypłynęli tutaj. Tutaj bym chciał. Tego rozkazu, go, przypłyńcie tu. Proszę was. Okej. Jak wpłynie te 5 dywizji, możemy zmiany w rządzie wprowadzić. Artyleria, ekspert, kowale, piechota, zażądanie stanowisk, kowale, nalot, kamuflaż, logistyka floty. Architekt zbrojeniówki, go. Go architekt zbrojeniówki, może w końcu nasi chłopcy doczekają się. Chłopcy i dziewczęta, bo a w armii rewolucyjnej wszyscy służą. Bez karabinów, ale wszyscy służą. Dobra, przestań to puszować, bo się kompromisujesz znowu. Weźcie Mediolan, zdobądźcie, proszę. Go Mediolan. Żeby Austriacy nie mieli Mediolanu. Okej, wy tutaj ten kociołek trzymacie, ty to sobie puszujesz, nice. Obroniłeś się świetnie, nie. A pół rzuć tędy. A jedną od razu na Palermo. Okej, nice. Wypuszujcie, okej. Dobra, ile zdobędziemy od południa, tyle zdobędziemy. A jakbyście... Nie, nie dacie rady. Na razie Mediolan, na razie Mediolan. Pod drobnymi kroczkami damy radę. Ja mam już tych militarek. 42, to nie jest mało. 100 karabinów dziennie, których coraz bardziej... My nic nie rekrutujemy, nie? No właśnie, nic nie rekrutujemy. Smutne trochę. Dawaj na Tarent, okej. Tu cyk, pomóż mu. Okej, zamierz Palermo, Cecilia będzie nasza. Przynajmniej nikt nie będzie ginął przez tą głupią cieśninę. Widzę, że się trochę a ten gdzie płynie? Aha, tam płynie, okej. Dojście to może spuszujecie w kilku. O, fabryczki wolne, wrzuć więcej tu. Nie wiem, czy nie przesadziłem, dając dwa, ale to są tylko dwa samochody pancerne na armię. To nie jest dużo. To nie jest dużo, panowie. Nie oszukujmy się. To nie są duże liczby. Może jednak zbyt duże. Czemu wy to puszujecie? Jak chcecie puszować, to puszujcie ta. No to ty zostańcie, okej. Okej. Dawaj na Neapol. Weź, halo, bo tu dwie dywizje się bronią. Światowa Rada Obrony. Jaka piękna flaga. O Jezus. O Jezus, ale my mamy własny sojusz, nie? Frakcje. Światowa Rada Obrony. Właśnie, jesteśmy Światową Radą Obrony. My się tylko bronimy. Zrób umocnienia Pirenejów. Forty, forty, gówno forty. No i no, co, no. Drzewko się kończy. Bida, bida, panie. Gdzie są te dywizje? Płyną sobie, płyną sobie. Płyniecie sobie. Pomóż mu, jak puszujecie już. Okej. Ty, bo tu opór zaczyna narastać. Opór zaczyna narastać. Mieliście dokończyć to Palermo. Go. Trzymaj go, bo zajmie Palermo. No idioci. Sprzętu nie ma, organizacji nie ma, niczego nie ma. Okej. Okej. O, więcej piechoty idzie. Rzuć może razy 5 te karabiny, bo coraz mniej tych karabinów mamy. Zrób tak. Okej, surowców mamy od groma, no ale my mamy zamkniętą zamknięty handel, którego się nie da zmienić. No tu fajnie, jakbyśmy jeszcze jedną dywizję wepchnęli. To odcięli. Wtedy Austriacy mogliby wchodzić. Wejdź sobie tu, póki ich nie ma. Okej. Dobra, oni się... Znaczy, co prawda mają port, ale może jak razem tam przykąsacie, czy coś. Weź potem jedną dywizję, odetnij te dwie dywizje. Spoko. Okej. Okej. Jugosławia skapitulowała. Groźnie. Bardzo groźnie. Okej, wy tu się na razie bronicie, czekacie, aż ci przypłyną. Palermo dokończycie? Gówno nie dokończycie. Okej, dobra. Czyli na razie czekamy. Weź ty mi puszuj dalej. Oni to sami zamkną. Zamkniecie ten kocioł? Nie? Nie.
100 tysięcy strat. Fajnie. Fajnie. Znaczy oni są blisko kapitulacji, ale nie zmienia faktu, że my zaraz tu wszyscy zginiemy. Jak nie będzie więcej. A zrób coś takiego. O właśnie. Brawo. Brawo. Mamy jakieś szczątkowe ilości samolotów. Moglibyście je przyciąć, przypiąć je tu i latajcie nad tymi Włochami. Tu sobie latajcie, może chociaż część pomożecie. Częściowo. I wy tu się cofacie. Dobra, ty musisz się cofnąć. Ty musisz się cofnąć. Ty możesz w sumie zrobić, nie zdążysz. Kurde, w ogóle weź cofajcie się. Ty, bo mnie odetną zaraz. Niemieckie zainteresowanie Skandynawią. Zlikwidujesz ten kocioł, teraz powinieneś dać radę. Wejdź sobie tu. Dopuszczajcie. Kiedy te dywizje dopłyną? O, są, płyną. Dookoła Afryki. Nie, tu się, aha, tędy tu chcecie i potem przejdziecie, okej. Okay. Fajnie, jakby Brytyjczycy odbili kanał Suezki. Byłoby naprawdę miło. Okej. Okej, okej. Musisz go skontrolować jedną dywizją. Ty musisz się wycofać. Ty w ogóle musisz pociągami tu zapierdzielać, bo odetną nas. No. Powinieneś zdążyć. Jak nie zdążysz, to jest przypał i to srogi. Weź go jeszcze raz w przeataku. I dobra, zdążyliście. Nice. Wszyscy się cofacie. Wszyscy się cofacie. Okej. Okay. Cofacie się tutaj. I tu się bronicie. Dobra, te dwie dywizje powinny zostać wypchnięte mimo wszystko. Chyba. Chyba. O, 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 dobrze, dobrze. Dobrze, o to chodziło. O to chodziło, czy ja chcę mi się pozwolić wycofać? Chcę im się pozwolić wycofać. Dobrze, bardzo dobrze. Dacie prawo tego? Nie, gówno nie dacie. Usuń to, pousuwaj, świetnie. Chodźcie do tego rozkazu. Chodź do tego rozkazu, o świetnie, wbijcie się tutaj. O, nice, brawo. Brawo, towarzysze. Brawo. I chodź tu, ty od razu tu musisz, możesz polecieć, wy przebicie się tędy. Aha, nie spuszczujecie, bo tu się obunkrowali. Pomóż im, dobra, tu już jedna dywizja została. Ci wyparowali, świetnie. O matko. O, 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 kończy się już noc. Dobrze. Po usu... A, Austriacy się przebili, najgorzej. Na siłę. Kontruj go. Może Florencję zdobędziemy. O właśnie, o właśnie. I takimi drobnymi tymi dojdziemy do Rzymu. Tak będzie. Jakie tam 15 tysięcy karabinów na minusie? No. Wejdź tędy. Oni po prostu wypłynęli z tego portu, nie? Wy to puszujecie, daj te dwie dywizje. Przynajmniej Afrykę wyczyścimy. No i powoli ta Afryka. Dobra, Światowa Rada Obrony Afryki jest nadal upośledzona, ale to przez Wielką Brytanię. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest moje magiczne 12 dywizji? Magiczne 12 dywizji sobie popytala po Afryce Południowej. Okej? Okay. Okej. Okay. Chodź tu, ty mi skontruj. Rzućcie się na tą dywizję, rzućcie się. Mówię rzućcie się, bo nie macie karabinu, więc się rzucacie na nich. O, świetnie, skończyliście. Dobra, dawajcie do rozkazu. Nice. Potem jak to ogarniesz, w sumie nie, daj jedną dywizję, wejdź sobie tu, jeszcze raz do Tarentu. Tu na cypelek polecisz, ok? Te dywizje z półwyspu. Jeszcze możemy z Cypr i Sardynię ogarnąć. Które to przez chwilę była pusta prowincja. Ty, Bolonia jest pusta. What? Dawaj. Dawaj na Bolonię. Ok. No gówno nie jest pusta. Poważnie, te anarchisty to jest tak late game'owy kraj. Tu nic nie można nim zrobić. Nic nie można z nimi zrobić, bo od razu są w fazie upadku. Ciągły brak. Wy macie agresywny push, nie? Weź ty tam się wstrzymaj. Wstrzymaj się! Wstrzymaj się, bo ty masz tylko 4 dywizje. Dobra, i stoicie tak. Nie traćcie mi karabinów więcej. Proszę. Przestańcie umierać. To, usuń to.
Okej. Okay. A jak czekajcie, pozwólcie się tej dywizji wycofać. Jakbyście to trochę poszerzyli, bo jednak ciasno tu jest. I wy go kontrujcie. Ja ci odpalę guścik do ataku. Ci wyłączę pusz, żebyś nic głupiego nie robiła. No właśnie, przypuszczajcie te dwie dywizje i chociaż troszeczkę. Tak, wiem, że jest oprócz przeciwko okupacji. To srogi. Czy nie, no 40-34% to nie jest dużo. Najgorsze jest to, że nie mogę dalej eliminować partyzantki, bo mi karabinów brakuje. Ile teraz jest na minus? 17 tysięcy. Okej. Okej. 129 dni. Okej, ale przypuszczujecie tą jedną prowincję. I nice, i nice. O, nowe karabiny. Jeszcze bardziej zabiłem sobie wydajność tych karabinów. Są nowe karabiny. Dobra. Nie, miałeś go kontrolować, no właśnie. I od razu tu puszuj dalej tędy, no. O, świetnie. I potem tu lecisz dalej. O, właśnie. O, właśnie. O, właśnie. Właśnie tutaj. Dobra, nice. Oni to zatentegowali, niech to zatentegują. To jest przytentegowane, niech to będzie przytentegowane. Na razie to wybrzeżem. Paseczkiem się pchamy. Okej, 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 okej. Widzę kolejną szansę. Puszuj tędy. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. I tu lecicie dalej. Dalej, 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 dalej paseczkiem. Tu możecie tylko to zrobić. Nie, czemu wy mieliście wszyscy puszować cały czas? Całutki czas puszujecie. O właśnie. I wy tu im z tej strony pomagacie. Lepszona maszyna licząca. To jest czas na atom. Będziemy siać syndykali z atomem. Kurde, wzmocnij to, okej. Okay. Festung Italia, kurde. Okej. Okay. Coś w ten deseń. Się wybrzeżem będziemy. No to już jest blisko Rzymu, to jest naprawdę bliziutko Rzymu. To jest tak close, close, close. Close, close, close. Ile wy macie do kapitulacji? Połowę. Ta Rumunia i Bułgaria. Na Cypr mogę się jeszcze zesantować. Gdzie są te dwie dywizje? Daj te dwie dywizje. Chodźcie, zrobicie desant na Cypry. Może na Cypry, na Korsykę i Sardynię. Jakie Cypry? O. Chodź ty, chodź ty. O. I daj te dwie dywizje, niech one się zesantują. Okej. Okay. Ty to puszujesz, wy to kontrujecie, więc jak przestaniecie ich atakować, to pójdziecie sobie dalej. Chcemy spróbować? Nie, nie, nie ma sensu tracić karabinów na taki push. Bez sensu. Znowu cię skontrowali. Chodź tędy i chodź tu. Właśnie. Ten push jest mega ważny. To jest push na Rzym. Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? To, aha, bo wy się przez Afrykę przechodzicie, okej. Okay. Tak też może być. Dobra, naprawa stoczni, nice. Dobra, go desant w Sardynię. Go flota ludowa, brzmi groźnie. Halo, halo, czemu nasz marsz na Rzym się zatrzymał? Ja wiem, że nie macie karabinów, wy nigdy nie mieliście karabinów. Go marsz na Rzym. Idioci, nie umiecie puszować. Nie umiecie puszować. Dawaj saperów. Stocznie wolne. Okej. Okay. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Apek górę, co się klejasz. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. O masakra. Nigdy więcej tego syndykalizmu na podstawce. Paradoks, nie wie, jak powinien wyglądać syndykalistyczny, anarchistyczny kraj. Ty, Kaiser znowu umiera, no nie. Apek górę, co się klejasz. Cześć, trzymajcie się, na razie.